A dzisiaj? Dzisiaj, teraz robimy łóżko dla Oliwii, czyli taki drugi kątownik. Trochę będziemy tutaj przemeblowywać, w ogóle przerabiać, o może tak. Utniemy taki sam kawałek tu, bo to faktycznie tak jest niepotrzebny, za długi. Obetniemy, tam poszpachlujemy, wymalujemy. A drugi taki kawałek, jeden i drugi, zrobimy na tej wysokości. Tam wstawimy za płytę deskę. Przykręcimy. Noga jest łamana akurat do tego poziomu, tak jak tu widzicie. No i ten i ma łóżko do spania. Zrobię, będę robił, wam wszystko pokażę, jak będę działał. Tak to będzie wyglądać. No i bałaganu narobiłem. No trzeba troszkę porozkręcać, nie? No widzicie sami. Dobrze, że wiedziałem, gdzie są wkręty. No i tutaj teraz wprowadzę listwę na tym poziomie. Wstawię taką listwę, żeby to było wzmocnienie. No i wtedy Ania przyjdzie. Wypoziomujemy stół, żeby był równo z siedziskiem tutaj, z tym. I będziemy skręcać, nie? Tutaj to obetnę, domaluję tutaj. Tak samo to poszpachluję dalej. No nieraz tak musi być. Trzeba coś popsuć, żeby zrobić. Nie pomyślało się wcześniej, no. Tak bywa. Tu już punkty pozaznaczałem sobie. W tym miejscu to tak będzie. No, pod spód wprowadziłem już taką łatę. Muszę ją przykręcić. Ona jest 2,5 na 8 na 1,25 m. No. I teraz ją przykręcimy, tą listę. No i osadzimy te dwa sporniczki. Sporniczki to są te haczyki do stołu. No i będzie równo. Ale to zaraz zrobimy, to wam wszystko pokażę. Tak jak widzieliście na timelapsie, czyli Oliwia już próbę zrobiła. Tą poduszkę kładziemy tu, ale mam chyba zamiar zrobić troszkę inaczej. Dorobię tutaj jedną poduszkę, którą będę miał w bagażniku, albo tutaj. Zobaczymy. No, elegancko. Wszystko działa jak należy. Teraz stolik wypinasz do góry, wpinasz do na wyższy poziom i tutaj tylko muszę poszpachlować te dziurki, tutaj domalować też to muszę, bo szukałem tutaj otworu, kurcza. No, ale to tam sobie zrobię w międzyczasie, urobię szpachluj i pomaluję ten kawałeczek. No i tak to fajnie wyszło. Dobra, i mamy miejsce do spania. No i przyszły mi paczki z Chin. Już mniej więcej wiem, co mogło mi dojść. Zaczniemy od mniejszej. Tutaj na pewno jest przełącznik. Jeszcze czekam za dwoma. Przełącznik, taki Hebel. Za dwoma, takimi samymi. Już są w Warszawie, bo mi pokazuje aplikacja. To akurat z AliExpress. Żebym mógł skończyć w końcu tą elektrykę.
Jeszcze dwie sztuki mi dojdą, więc fajne. 35 zł na AliExpress. W Polsce grubo ponad stówkę. Pewnie szłoby taniej, tylko ja miałem w miarę szybką dostawę. Tam widziałem, że nawet chyba po dwie dyszki były z przesyłką. Tylko trzeba poszperać. Tutaj na pewno, o, kratka, to jest do lodówki, za lodówkę, żeby wyciągała te ciepłe powietrze. Założę termostat, mam już zakupiony też na 12 V, czyli pod akumulator. I dzisiaj będziemy to montować. Na to właśnie czekałem. Instrukcja. Oczywiście w języku mi nieznanym. Dobra, to fajnie, że przyszło. Przynajmniej mam tutaj co robić. A tu to się spodziewam, co jest. Bo to też dla mnie rzecz ważna. Spodziewać, że to jest BMS. O. Też w języku. Ale jest po angielsku. Jakaś tam instrukcja. Także jest jasno i klarownie opisane. Pokazany jakiś tam schemat. Więc poradzimy sobie. Pokażę, jak wszystko wygląda. Wziąłem 150 A na 12 V. No i będziemy go podłączyć. A wziąłem go też z Bluetoothem mam. Tak, żeby mieć kontrolę nad nim. Przez telefon. On ciężki jest, powiem wam. No i nic, ale tym się zajmiemy, jak dojdą już te heble. Także będziemy mieć wszystko już do elektryki. Dobra, idziemy działać z tym fantem. Zapomniałem jeszcze dodać. To mnie kosztowało 99 zł. Całość z przesyłką. Wentylatorek. To jest tym wolniejszym, bo był speed, jakieś szybkie wyciąganie i wolne. Ja wziąłem sobie z wolnym. I BMS mnie kosztował 320 ileś złotych. 150. A takie BMS-y na AliExpress też chodzą po 500-600 zł. Więc naprawdę trzeba szukać. Jakby ktoś chciał linka, to chętnie podeślę. Były mniejsze, to tańsze. Czyli setki. Setki były po 200 i coś. Więc jakby ktoś miał opisać. Nawierciłem sobie już punkt. Żeby czasami w listwę nie wjechać. A więc tak jak tu widzicie, 17,5 musi być otwór, żeby sobie luźno weszła kratka. W tą stronę 15,5 i wejdzie bez problemu. Więc tak, tu odtąd mogę tylko 8,5 cm z tego powodu, że tu idzie belka. Zaraz wam pokażę. No a tutaj mogę zejść 3 cm, żeby kratka sobie luźno weszła. I myślę, czy kurczę, ale to zaraz pokażę wam, o co chodzi.
O, i tutaj macie. Tu jest otwór, który zrobiłem. Tu jest tabelka, o której mówiłem. I nie idzie jej. Nie będę jej usuwał czy cokolwiek bez jaj. No i tutaj mogę 8,5 cm i w tą stronę resztę. A tu zejdę do 3 cm. Dotąd dochodzi kompresor. Tu sobie zaznaczyłem. I będzie gicior. Dobra, działamy. Nie rozczulamy się. I no jedziemy z koksem. Przymiarkę zrobiłem, pasuje. Teraz tylko epoksydem zrobię te ranty. Oszlifowałem kamyszkiem, żeby nie było ostrych krawędzi. No i zrobię epoksydem i już będę wklejał na sika. Zabezpieczyłem i do wklejenia, raczej do uszczelnienia używam siki 710. Powiem wam, że to jest ta butylowa, nie? Naprawdę dobrze uszczelnia. Pod spodem też w zbiorniku, jak zrobiłem, to perfekcja. No i teraz wkleimy i pokażę wam, jak to wygląda już po całym etapie moich prac. No i tak to wygląda w całości. Zaślepki pozakładane. Jeszcze nawet została jedna sztuka dodatkowo. Tak samo śrubka. Pokażę wam, jak to wygląda w całej okazałości. Nawet ładnie. Nieszpetnie, można powiedzieć. No, a dlaczego kratkę założyłem za lodówką? Bo naprawdę agregat potrafi dać mnóstwo ciepła. A lepiej, żeby to wszystko wyrzucało. Założę ten termostat tam, ustawię odpowiednią temperaturę, jaka ma być, i będzie się łączał, żeby wyrzucić tę wszystką gorączkę. No i tyle. Robota ta skończona. Biorę się za co innego. No i będziemy robić drzwi, żeby się nie otwierały. Jak będzie Ania gotować, żeby słuchaj były tak. Taką blaszkę dorobimy, ale to wam pokażę. No i tutaj już zacząłem robić. O, ten wyświetlacz tu będzie, tu taki kątowniczki robię, pozmieniałem kostki, bo nie wiem, ostatnio pamiętacie, że były takie, ten próbę już zrobiłem, już jest podłączone pod bezpieczniki, także dzisiaj też to skończymy. O, zakupiłem kilka takich mniejszych, a było na to, ale to było zbyt wielkie. O, pani Ania. Dobry. Co tam? Ja dzisiaj procedura tutaj. Najpierw brudna robota, a potem czyściejsza. No nic. Biorę się do roboty. Pracę ukończyłem. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Taka zwykła blaszka. O. I ładnie jest. Hamuję, tak to wygląda. Także ładnie się zamyka, blokuje i drzwi się nie zamykają.